Metoda badawcza grosów, czy też metoda opisu grosów, z tej metody oni zdają dosyć obszernie relacje z początkiem tej książki. No to jest metoda, która jest metodą przyjętą w naukach humanistycznych, takich, które zmierzają do zrozumienia, to znaczy naukach, które mają, że tak powiem, ambicje hermeneutyczne. Prawda? W tym przypadku to jest metoda tak zwanego gęstego opisu, to jest termin wprowadzony i praktyka wprowadzona przez pewnego uczonego amerykańskiego właśnie. I porównując ze sobą rozmaite świadectwa, konkretne, bardzo szczegółowe, na tej podstawie, która nie jest podstawą statystyczną, prawda, tylko jest podstawą pewnego ciągu, pewnego szeregu zdarzeń opisanych w sposób bardzo konkretny, no, dochodzi się do pewnych wniosków uogólniających. Z całą pewnością taka metoda, jak każda inna metoda badawcza, podlega krytyce i ma swoje ograniczenia. Ale jest to metoda, która w moim przekonaniu daje wynik wiarygodny. I zresztą nie jest to tylko moje przekonanie, to jest także przekonanie tych zawodowych historyków, którzy no, o tej książce już pisali i którzy nie zarzucają tej metodzie wniosków fałszywych. Panie profesorze, jeśli by porównać tę książkę do stron, czy jest słabsza, czy lepsza, czy inna po prostu? Wydaje mi się, że to jest inna książka, chociaż ona powtarza pewne wnioski, czy pewne elementy obecne w strachu. Tutaj są. Ona się koncentruje na czymś innym, co innego jest jej przedmiotem. To jest po prostu inna książka. W jakimś sensie można by mówić, że ona jest uzupełnieniem, ona właściwie mogłaby być rozbudowaniem, rozdziałem ostatnim czy kolejnym tamtej książki poprzedniej. Czy pana zaskoczyła, panie prezesie, taka emocjonalna reakcja waszego autora, księdza Zaleskiego? Trochę mnie zaskoczyła, muszę powiedzieć, ta reakcja z takiego mianowicie powodu, że ksiądz Zaleski ma własne zasługi, jeżeli chodzi o pracę nad pamięcią właśnie. Mianowicie on się domaga, że tak powiem, oczyszczenia pamięci tureckiej w stosunku do Ormian. I domaga się prawdy o rzezi Ormian, o tym, co tam się stało. Styka się również z osobami, które właśnie po stronie tureckiej negują, czy też nie chcą się przyznać do tych wydarzeń. Oczywiście ja nie chcę porównywać rzezi Ormian z tym, co się działo na polskiej wsi w trzeciej fazie Holokaustu, prawda, i z tym, co jest przedmiotem książki Grosów, ale jest to ten sam rodzaj pracy nad właśnie pamięcią, prawda, odwoływania się do pewnych stereotypów i do pewnych zapomnień z pamięci zbiorowej, więc myślałem, że ksiądz Zaleski będzie miał więcej zrozumienia dla naszej, dla tej książki i dla pracy tandemu autorskiego Państwa Grosów. Kiedy książka trafi do księga? Mniej więcej, w jakim przedziale czasu? 10 marca, tak? Stało się wszystko? Nie. Nie. Chciałam tym wszystkim ludziom, którzy czują się tą książką jak dotknięci, urażeni czy zasmuceni, powiedzieć, że bardzo ich ja za to przepraszam. Chciałam równocześnie powiedzieć, bo to jest takie ważne pytanie, dlaczego wydawnictwo wydaje tę książkę, że jedyną dobrą odpowiedzią, jedyną właściwą odpowiedzią na książkę Grossa jest inna, lepsza książka. I mam nadzieję, że takie książki zostaną napisane i zostaną wydane. W ostatnim czasie, jak Państwo wiecie, ukazały się takie wyniki badań socjologicznych o poziomie nastrojów antysemickich w Polsce i zarysował się taki trend słaby i kruchy, że te nastroje antysemickie się zmniejszają w Polsce. Jeśli ta książka przyczyni się do tego,
że ten trend się odwróci, to to będzie jakaś nasza porażka. Jeśli przyczyni się do tego, że ten trend będzie rósł, to to będzie nasz sukces. I to jakby we własnym imieniu chciałam tym wszystkim ludziom, którzy do mnie piszą, przekazać dzisiaj. Dziękuję bardzo. Książka, którą dzisiaj Państwo otrzymają, wersja tekstu, którą dzisiaj Państwo otrzymają po konferencji, jest dopiero tą wersją tekstu, która przez autorów i wydawnictwo jest uznawana za skończoną. Dlaczego to? Z dwóch powodów. Po pierwsze, ze względu na pewne cechy gatunkowe, nazwijmy to, literatury, którą Jan Tomasz Gross oraz pani Irena Gross, bądź co bądź postaci, które warto wysłuchać profesorowi jednego z najważniejszych światowych uniwersytetów, uprawiają. Jest to esej historyczny, jest to pewna autorska interpretacja faktów i badań, wyników badań, które są prowadzone i w Polsce, i na świecie. A druga to jest kwestia jakby Państwa pracy, którą my przecież cenimy, rozumiemy i wiemy, że Państwo muszą mieć news, żeby po prostu utrzymać się na rynku. I ja chciałbym podkreślić jedną rzecz. Po prostu tekst, czy też cytaty, które pojawiały się z wcześniejszych wersji tekstu, często są to wersje tekstu, których w ogóle, do których w ogóle nie przyznaje się ani autor, ani my ich nigdy nie widzieliśmy, mimo że książkę mamy od początku listopada. Bardzo często były po prostu co najmniej nierzetelnie zacytowane, a w każdym razie często były parafrazowane, cytaty były przywoływane jako dajmy na to autorska wypowiedź Grossa, a był to na przykład cytat z innego autora, który Gross przywołuje, czy też Grossowie przywołują. Często też jak dokonują Państwo różnych parafraz sformułowań, których używają autorzy. Ja mam do Państwa jakby osobistą prośbę, ponieważ włożyliśmy dużo pracy w tą książkę. Ona nie jest obszerna pod względem wielkości tekstu, ale wydaje mi się, że każde słowo ma tam swoje znaczenie i dlatego warto po prostu przykładać wielką wagę do rzetelności relacjonowania właśnie tego tekstu Grossa, szczególnie w momencie, w którym jeszcze ta książka jest niedostępna na rynku, i po prostu czytelnicy nie mają możliwości zweryfikowania informacji, które za Państwa pośrednictwem do nich docierają.